Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na unboxing zamówienia z katalogu 8 Avon. Paczuszkę sobie otworzyłam, natomiast do niej nie zaglądałam i tak się przedstawia moje zamówienie. Jest ono odrobinkę większe niż zwykle, ale tylko odrobinkę. Fakturę wyciągam, bo już opłacona. I może zacznę sobie od rzeczy, która mi nie przyszła ostatnio, ponieważ jej nie było. Jest to balsam Avon Naturals, nowość w Avonie, Vanilla Golden Escape. Ma taki lekko beżowo-różowy kolor, coś takiego. Pachnie naprawdę tak trochę... waniliowo, jak budyń, wiecie? Pachnie jak budyń. Tak, to pachnie jak budyń. Zdecydowanie budyń waniliowy. Następna rzecz jest to krem do rąk. To jest z masłem kakaowym. I w sumie trochę nawet mi się kojarzy, nie wiem czemu, ale kojarzy mi się z tym balsamem. W sumie może dlatego, że masło kakaowe, no i tak trochę budyń kakaowy, czekoladowy, budyń waniliowy, te sprawy, wiecie. Żel Senses. Była świetna promocja na różne żele, więc właśnie wzięłam ten, bo jeszcze go nie miałam. On jest zazwyczaj nieco droższy, więc stwierdziłam, że go wypróbuję. O Boże. Pachnie truskawką. Pachnie mocno truskawką. W katalogu pachnie słodziej. No ale trudno, kupiłam, no to jakoś zużyję. Aromaterapii, mgiełka do ciała może być w sumie... Porozjeżdżały się samochody, mam nadzieję, że tego nie słychać. To jest taka uspokajająca z eukaliptusem i olejkiem miętowym. Piękny zapach. Miałam z tej serii krem i będę polować na krem, bo bardzo dobrze mi się sprawdził, ale też ma cudowny zapach. Mogłabym wąchać i wąchać. Piękny zapach. Ten eukaliptus i olejek miętowy są tak dobrze wyważone. Jest taka równowaga. Kolejna mgiełka do ciała to Beauty Sleep, lawenda i rumianek. I zobaczymy, jak ona pachnie, bo jeszcze nie miałam nic z tej serii lawendowo-rumiankowej. I też bardzo przyjemne. Aż sobie psiknę. Delikatny zapach, też bardzo równomiernie wyważony. Super, no nie wiem, czy to mi się sprawdzi na komary, bo myślałam, że tam lawenda będzie mocniejsza. Akurat zamówienie z konta mamy, więc prezent urodzinowy. Wybrałam ten attraction. No to będzie na przykład dla taty, albo jakiś prezent dla mężczyzny. Po prostu. Albo tak po prostu popsikać się. Czy nawet popsikać powietrze, bo ja lubię takie zapachy. Kolejną rzeczą jest coś, co już miałam. Jest to mgiełka. Tak, mgiełka. Mus. Pianka do oczyszczenia twarzy z Planet Spa. I to jest z moringą. To jest z moringą. Bardzo dobrze mi się sprawdziła, świetnie myła. Po 2 tygodniach wprawdzie wysuszyła mi skórę, ale ja wtedy miałam skórę mocno odwodnioną, więc może to też miało wpływ. Natomiast teraz już mam normalną skórę i potrzebuję czegoś mocniejszego niż płyn żel z ziaj, który mam. Zamówiłam również taką maseczkę z koreańskim węglem.
bodajże węgiel, nie jestem pewna, czy to jest węgiel drzewny. To jest maseczka peel off. Chciałam powąchać, a ta mi wyskoczyła. No trudno, wezmę jakiś kawałek jakiegoś papieru, czy chusteczki, czegokolwiek, żeby to wytrzeć. Podoba mi się, że nie czuć mocno alkoholu, przynajmniej na razie. Zapach jest delikatny. Pachnie podobnie jak ten tonik najnowszy z węglem z Avonu. Także bardzo chętnie wypróbuję, bo moja maseczka peel off z algami już się kończy powoli. Zamówiłam również taką kredkę, konturówkę do oczu, wysuwaną. Jest to odcień Aqua Sparkle. Kiedyś miałam Aqua Shock, ale już mi się skończyła. Jakieś kilka miesięcy temu. Zamówiłam ponownie taką wersję bardziej brokatową. Zobaczcie, jaki śliczny odcień. Bo po prostu lubię takie odcienie niebieskie i na przykład na lato to taki właśnie błękit jest cudowny. Podobnie jak na przykład lubię turkusy. To jest z oferty wyprzedażowej. Perfumetka Attraction Rush. Polowałam na nią już od jakiegoś czasu. I zapach jest bardzo ładny. Taki jakby kwiatowy, lekko owocowy. Nie jest za słodki. Ani zbyt jakiś taki mocny, ostry. Nie jest bardzo ładny. Chętnie się nim psiknę w jesień. Albo może moją mamę też psiknę. Próbka najnowszego balsamu do ciała Encanto Inspiring. Bardzo lubię tę serię. Wąchałam zapach bodajże w Focusie i bardzo mi się spodobał, więc zamówiłam próbkę. Też już z wyprzedaży online taka próbka podkładu. To jest podkład z SPF bodajże 15. Tak. To jest SPF 15, podkład z Luxa. Te próbki są już wycofywane. Tutaj jeszcze mi coś przyszło. A, pięciopak Avon Celebre, bo chciałam kupić perfumetkę, ale jednak nie byłam pewna, czy ten zapach na pewno będzie mi pasował, więc stwierdziłam, że wezmę właśnie próbki. Kolejną rzeczą jest również nowość, to jest Bubble Sheet Mask, czyli taka maseczka w płacie teoretycznie. I ona ma nam bąbelkować. Ale czytałam opinię, że nie ma tu płatu podobno. Nawet taką wiadomość dostałam chyba o tej maseczce z Avon. No nie jestem pewna, bo czuję coś, jakby tu był płat. Więc będę testować, na pewno dam wam znać. Najnowszego takiego podkładu z serum. On właśnie wchodzi bodajże w następnym katalogu i to jest SPF 30. Zamówiłam również taki lakier Precious Earth. Lakier Precious Earth jest z takiej kolekcji limitowanej. Jest to odcień Solar Amber. Przepiękny odcień, bardzo mi się podoba. Uwielbiam takie właśnie odcienie. On jest taki pomarańczowo-czerwony, ale mieni się takim jasnym pomarańczem jakby z żółcią i jakby odrobinkiem może z takim seledynem. Nie wiem, czy to widać w kamerze, ale pięknie się naprawdę mieni. Taki holograficzny, o widzicie? Z tej strony widać lepiej. Taki czerwono-pomarańczowy, ale też taki jakby taka mieszanka to była.
Także super pomysł. Na pewno chętnie się skuszę na jakieś inne odcienie z tej kolekcji, bo właśnie są i teraz wybrałam jeden, bo mam jeszcze lakiery, ale mam chrapkę na większość odcieni. I w międzyczasie musiałam przerwać nagrywanie, bo było sporo hałasu i umyłam ręce po tych kosmetykach, żeby wypróbować może te perfumy. I zobaczcie, jak się ta kredka Aqua Sparkle uodparnia na wodę. Ona jest... Zgubiłam gdzieś próbkę. A próbka tutaj leży. I tak, to jest odcień Iced Coffee. To jest z tych nowszych odcieni. Stwierdziłam, że wezmę próbki, bo miałam kiedyś ten odcień i on był taki prawie przezroczysty, lekki nudziek z brokatem. Zobaczcie, jak się zmienił ten kolor. Tutaj jest jeszcze Avon Ultra Matte. Próbeczka. I to jest odcień Nude Suede. Tak wygląda. Taki róż. Taki brudny róż. I jest troszeczkę chłodniejszy od tego Iced Coffee. A ostatnia próbeczka to jest też z Ultra Matte i to jest ta śminka, nie pamiętam jaka, zaraz zobaczę. Ruby Kiss, to jest taki piękny czerwony odcień. Wow! To jest czerwień z taką magentą, zobaczcie jaki cudny, soczysty. Ja wiem, że w kamerze tego może nie być tak dobrze widać, ale on jest tak po prostu soczysty, intensywny. O Boże, aż bym go chciała mieć teraz na ustach. Ale mam już szminkę z serum, tą z Avonu, co niedawno wyszła. Ta próbka również była w ofercie już wyprzedażowej, po tańszej cenie, bo normalnie kosztuje złoty 50 zł, a teraz kosztowała 75 groszy. Black Suede Dark i zaraz sobie zobaczę, jaki jest to zapach. Troszeczkę sobie nałożę na nadgarstek. Ja wiem, że to jest zapach męski, ale chętnie właśnie przetestuję. Piękny, intensywny, nie jest wcale taki mroczy, jest tajemniczy. Czuć coś jakby vetiver. Tu jest aromat kosmofrut, miękki, a miękka skóra safiano i zwieńczony ma to być zapachem vetiveru. Bardzo mi się zapach podoba, ale nie jestem w stanie określić, co tam jeszcze jest. Avon Eve Embrace. I trochę jestem zaskoczona. To jest też nowość. Bo miała być ulotka z próbką i tam było napisane, że mają być dwie ulotki z próbką, a ja tu nie widzę ulotki. Także no gratulacje Avonie. Mały przypał. Ale przynajmniej jedna próbka, a nie pięć. Bo ja zawsze mam problem, żeby zużyć 5 próbek. W sensie 5 opak. Dlatego wolę zamawiać jedną. Zapach bardzo intensywny, czuję z daleka. Mocny kwiatowy. Zobacz, jakie tutaj są nuty, ponieważ nie ma ulotki. Osmantus, piwonia i karmelowo-piżmowy akord. I teraz oba zapachy czuję. Czuję Black Sweet Dark i czuję ten nowy zapach i on mi się wydaje taki mydły, mydlany na mojej dłoni. I też mam wrażenie, że ten zapach jest... Czuję piwonię, nie wiem czy czuję osmantus, ale nie mój zapach, mamie się spodobał, więc może na jej dłoni będzie lepiej pachnieć, natomiast to pachnie cudownie na mnie, więc chętnie będę tego używać. Jest też katalog nowy
Oczywiście będzie przegląd, także zapraszam już dzisiaj. Taka uloteczka bonusowa i oczywiście druga uloteczka bonusowa. Bo czemu nie? I ostatnią rzeczą jest fokus. Kochani, w tym filmiku to już wszystko. Jeżeli chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Oczywiście zapraszam Was do komentowania, czy mieliście jakieś produkty, czy interesują Was opinie na temat tych produktów. I do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa!